Pewien przejezdny turysta na totalnym zadupiu nie wyrobił zakrętu i wpadł do rowu. Na jego szczęście akurat obok przejeżdżał furmanką miejscowy zamożny rolnik Bolesław Berdyś, właściciel trzech dorodnych koni. Furmankę ciągnął roki, młode i silne konisko, aczkolwiek trochę na bakier ze wzrokiem mające. Berdyś postanowił pomóc za miejscowemu. Podprzągł rokiego do auta w rowie i cmoka: ciągnij, Baśka, ciągnij! Roki nawet nie drgnie! Stoi bez ruchu. Więc Berdyś rozkazuje: Ciągnij siwy, ciągnij. Koń podniósł ogon i się odlał. Wtedy Berdyś rzuca nonszalancko. Ciągnij Roki, ciągnij! Dziesięć sekund i Roki wyciąga samochód z rowu. Turysta jest uszczęśliwiony, ale kompletnie nie rozumie sytuacji. Więc Berdyś mu tłumaczy po swojemu. Roki jest prawie ślepy, i jak myśli, że jest tylko sam do roboty, to za cholerę nie pociągnie.